wieloletni przyjaciel i współpracownik Jana Pawła II, działacz Solidarności, prowincjał polskich dominikanów, ksiądz Maciej Zięba, odszedł 31 grudnia po wielu miesiącach zmagania się z rakiem. O co walczył i jaka była jego rola w polskim kościele katolickim i w życiu społeczno-politycznym Polaków? O tym już za chwilę. Widź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam Cię. Witam Państwa. Już za chwilę porozmawiamy z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem, który, jak przyznaje, przyjaźnił się przez wiele lat z księdzem Maciejem Ziębą. Ale na początek pytanie dla Ciebie. Dlaczego ta postać, ksiądz Maciej Zięba, ma tak duże znaczenie dzisiaj dla Polaków? Dlaczego powinniśmy jego szczególnie wspominać? No, to jest bardzo smutna sytuacja, kiedy już mówimy o kimś, kogo nie ma pośród nas jako żyjącego, bo już nic nie możemy dodać, nic nie możemy zapytać. Podsumowując, moja opinia jest taka, że chciałbym, żeby większą rolę odegrał ksiądz dr Zięba w życiu Polski. Mam duży niedosyt, szczególnie, że kiedyś znałem księdza Ziębę tylko z doniesień medialnych, tylko z jego takiej publicznej działalności. No a 4 miesiące temu mieliśmy okazję gościć go w naszej telewizji i to było zresztą wynikiem jego artykułu, który ukazał się w Rzeczpospolitej właśnie o tym jagiellońskim wymiarze patriotyzmu i o zaniku takiej duszy obywatelskiej w społeczeństwie polskim. Jak uratować polskie społeczeństwo obywatelskie? Dzisiaj też odniesiemy się do tego. Bardzo mnie ten artykuł zaciekawił, stąd ta inicjatywa zaproszenia księdza doktora do naszego programu i stwierdziłem, wow, to jest człowiek, który choć z drugiej strony barykady, zarówno pod względem, powiedzmy, religijnym, choć być może nie do końca, jak też i jeśli chodzi o ten podział na prawicę i lewicę, choć też być może nie do końca, jak ten człowiek myśli podobnie, jak wiele wspólnego mamy. To było dla mnie odkrycie i myślałem, że będzie kontynuacja. No i tu niestety... Bardzo przykra wiadomość. Ta wiadomość była właśnie takim smutnym zakończeniem tego roku, że tu już nie będzie kontynuacji. Musimy oprzeć się na tym, co pozostawił po sobie ksiądz Zięba, ale to nie chodzi tylko o jego dorobek publicystyczny czy naukowy. On pozostawił ludzi i między innymi ksiądz profesor Kupczak jest, tak jak przyznaje, w pewnym sensie uczniem, nazywa księdza doktora Ziębę swoim mentorem. Stąd pomimo tej tragicznej sytuacji, że księdza Zięby już osobiście nie ma pośród nas, to myślę, że warto myśleć w sposób taki, można powiedzieć, rozwojowy czy pozytywny. Przecież te myśli, no człowiek każdy rodzi się i później odchodzi, ale to, do czego dążymy, można kontynuować. Mogą kontynuować ci, którzy żyją. Możemy kontynuować my. To jest nasze zadanie. Dzisiaj o tym będziemy jeszcze dyskutować w telewizji Idź Pod Prąd. Teraz dzisiejsza rozmowa z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem. Zostańcie z nami. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jarosław Kupczak, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry, szczęść Boże. Kilka dni temu, 31 grudnia, ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza Macieja Zięby, który od wielu miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w wieku 66 lat. Dla wielu Polaków ksiądz Maciej Zięba był ikoną Solidarności w czasach PRL i wieloletnim przyjacielem Jana Pawła II. Kim dla księdza profesora był ksiądz Maciej Zięba?
Maciej był dla mnie najpierw bratem w tym samym zakonie dominikańskim. Na pewno mogę powiedzieć, że był przyjacielem od prawie 40 lat i szczególnie w początkowym okresie mojego życia, kiedy byłem studentem dominikańskim, Maciek był 3 lata, wstąpił do zakonu 4 lata przede mną. Był starszy, miał znacznie większe doświadczenie i na pewno był kimś w rodzaju mentora intelektualnego, jak mówię, zwłaszcza przez te pierwsze lata mojego bycia w zakonie. Ksiądz Maciej Zięba w latach 1998-2006 pełnił funkcję prowincjała polskich dominikanów. Chciałam zapytać księdza profesora, jaki wkład miał ksiądz Maciej Zięba w życie duchowe, ale i polityczne Polaków? Trudno przecenić wpływ Macieja na to, co wydarzyło się w Polsce, w Kościele polskim w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat. Na pewno ten wkład Macieja miał kilka takich podstawowych poziomów. Pierwszy to jest jego, zanim wstąpił do zakonu, jego zaangażowanie w działalność antykomunistyczną. Maciej w latach 70. już jako student Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego związał się z opozycją antykomunistyczną. Był wrocławskim współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, KOR-u. Przyjaźnił się wówczas z całą elitą polskiej opozycji antykomunistycznej, z takimi ludźmi jak Władysław Frasyniuk, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik. W sposób naturalny Maciej z entuzjazmem przyjął wybuch Solidarności i rewolucję Solidarności. Stał się bardzo szybko ekspertem dolnośląskiej Solidarności. Był głównym redaktorem biuletynu Solidarności we Wrocławiu. Bardzo bliskim przyjacielem szefa regionu dolnośląskiego Władysława Frasyniuka. Więc to jest jakby pierwszy poziom tej aktywności Macieja, który w pewien sposób nigdy nie zakończył się w jego życiu kapłańskim i zakonnym. Macieja w pewien sposób zawsze ciągnęło do polityki, do takiej bezpośredniej troski o Polskę. Zawsze z wielkim bólem obserwował to, co dzieje się w Polsce, ale też z jego tą niespożytą aktywnością zawsze starał się wpływać na to. Miał własne pomysły na to, kto powinien być prezydentem Polski. Miał kilkukrotnie lansował własnych kandydatów, próbował przez kilka dziesięcioleci tworzyć polską prawicę chrześcijańską. To jest jakby odrębny temat i to w gruncie rzeczy jest także jakieś wielkie dziedzictwo Maćka, bo w dużej mierze mu się to udało. Jak pisze dr Paweł Rojek w jednym ze swoich artykułów, bardzo duża część polskiej młodej prawicy, zwłaszcza tej katolickiej, przeszło przez różnego rodzaju szkoły zimowe, letnie Instytutu Tertio Millennio i w jakiejś mierze miało związek z którymś z oddziałów tego instytutu i z działalnością Maćka. Tutaj wpływ Macieja, także ten bezpośredni na rzeczywistość polityczną w Polsce był bardzo znaczący w dzisiejszym rządzie,
znajdziemy bardzo wiele osób, które w jakiejś mierze w kręgach biznesowych, znajdziemy wiele osób, które przyznają się do Macieja, które są mu wdzięczne za jego wpływ w życiu. To jest cała pierwsza historia życia Macieja. Druga historia to oczywiście to, o czym pani wspomniała, czyli jego, to, co dał Kościołowi w Polsce, a bardziej konkretnie zakonowi dominikańskiemu. Maciej został prowincjałem polskiej prowincji Dominikanów w sytuacji bardzo ostrego konfliktu wewnątrz Dominikanów, który wiązał się ze zmianą pokoleniową, z pewnym odejściem starszej części naszej prowincji i przekazaniem władzy młodszej części prowincji. Jak dobrze wiemy, nie tylko w instytucjach politycznych i społecznych, ale także w instytucjach kościelnych, nierzadko to przekazanie władzy, ta zmiana pokoleniowa łączy się z bardzo poważnymi tarciami. Maciej był prowincjałem właśnie w takim czasie. A ponieważ był kimś, kto bardzo miał taki bardzo mocny imperatyw tworzenia, kreowania rzeczywistości, miał swoich bardzo wielu zwolenników, ale miał też swoich wrogów. Dotyczyło to zarówno rzeczywistości naszej dominikańskiej, jak też szerzej rzeczywistości kościelnej. I może krótko o tej trzeciej rzeczywistości. Maciek od samego początku, od lat 80. był zafascynowany intelektualnym formatem Jana Pawła II. Pamiętam dokładnie, kiedy pisał swoją pracę magisterską, obronił ją w 87 roku, na krótko przed swoimi święceniami kapłańskimi, wówczas na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ta praca dotyczyła diagnozy kryzysu cywilizacyjnego w pismach Jana Pawła II. I pamiętam, rozmawialiśmy wielokrotnie, Maciek konsultował ze mną wiele tez, czytałem te wstępne szkice jego pracy magisterskiej. Maciek już wtedy był absolutnie zafascynowany głębią myśli Jana Pawła II. I kiedy w latach 90. już, po kilku swoich podróżach zagranicznych, Maciek opublikował, wydaje mi się, że to było w Tygodniku Powszechnym, jeden ze swoich artykułów o Polsce, o Kościele w Polsce, był niesłychanie zdziwiony, bo oto pewnego dnia pocztą przyszedł list od Jana Pawła II z Watykanu, gdzie papież dziękował mu za jego artykuł, mówił, że go przeczytał, że bardzo wiele zawdzięcza temu artykułowi. Maciek, pamiętam, przyszedł do mnie z tym listem, oglądaliśmy go wspólnie. Maciej odpowiedział na ten list, wysłał swój list do Jana Pawła II po prostu normalną pocztą. I papież wówczas odpowiedział na jego list, zapraszając go do Watykanu. I tak zrodziła się trwająca całe życie Jana Pawła II przyjaźń między Maciejem i Janem Pawłem II. Ta głęboka intelektualna fascynacja Maćka myślą papieża, fascynacja, której pozostał wierny do końca swojego życia. To, co pisał o Janie Pawle II, to nie była prosta apologetyka. To nie było po prostu próba obronienia papieża. To była absolutnie głęboka fascynacja głębią postaci papieża, jego horyzontami intelektualnymi, jego duchowością. Nie ulega wątpliwości, że dla Macieja w tej wymianie, która trwała
25 lat mniej więcej, z Janem Pawłem II, papież stał się kimś w rodzaju duchowego ojca. I w gruncie rzeczy wszystko, co Maciej robił w polskim kościele, było próbą udaną bądź nie, ale przetłumaczenia tego dorobku niezwykłego pontyfikatu, jak nazwał pontyfikat Jana Pawła II, na polską rzeczywistość. To jest także w odniesieniu do dziedzictwa Macieja Zięby, to jest coś, co jego uczniowie i ci wszyscy, którzy mu coś zawdzięczają, mogą to podnieść na nowo. Księże profesorze, nie ulega wątpliwości, że ksiądz doktor Maciej Zięba był ważną postacią zarówno w polskim kościele katolickim, jak i w życiu politycznym Polaków, i w sierpniu ubiegłego roku wystąpił na antenie telewizji Idź Pod Prąd, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać Polska, ale również rozmawialiśmy o czasach komunizmu. Natomiast moralnie i intelektualnie tak, trzeba było opisać dużo lepiej. Dlaczego PRL był ustrojem podległym? Dlaczego PRL był ustrojem niszczącym wielu dobrych Polaków? Dlaczego właśnie nie rozwijał się ekonomicznie? Dlaczego nie rozwijał się też duchowo w tym głębszym sensie? Dlaczego edukacja była sfałszowana? Dlaczego cenzura rządziła wszystkim, czyli kłamstwo rządziło wszystkim? To zostało bardzo mało opisane. Przeszliśmy w biegu do nowej epoki, no i trochę źle. I rzeczywiście, bo jak to się nie nazwało, to wszystko takie trochę w szaroszach i półmrokach zaczęło ginąć. I to, myślę, w jakiś sposób czkawką się nam odbija. Czy ktoś w zakonie dominikanów, czy może w całym kościele katolickim w Polsce miałby odwagę dzisiaj kontynuować myśl księdza Macieja Zięby, że nie było takiego prawidłowego rozliczenia z PRL i dzisiaj to ma swoje konsekwencje, że Polacy nie mają właściwego fundamentu dla swojej moralności? Tak, Maciej, kiedy był prowincjałem, rzeczywiście końcówka jego drugiej kadencji prowincjała, czyli lata 2004-2006, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę zaczynał się temat tego poważnego rozliczenia z komunizmem, czy dekomunizacji kościoła, dekomunizacji różnych środowisk w Polsce, bo przypomnijmy, że to nie dotyczyło tylko na początku, podczas rządów, tej pierwszej tury rządów PiS-u, to nie miało dotyczyć tylko księży, to miało dotyczyć środowisk akademickich, to miało dotyczyć prawników, to miało dotyczyć lekarzy. Oczywiście, tak jak zawsze, skończyło się wyłącznie na skupieniu uwagi na księżach i biskupach. Wszystkie inne środowiska wywikłały się z tego, uniknęły jakby zupełnie tego rozliczenia. Niemniej, Maciej rzeczywiście w tych latach jako przełożony polskich dominikanów chciał dać pewien wzór dla kościoła w Polsce, dokonując takiego rozliczenia. Przypomnijmy, że wtedy miała miejsce ta głośna sprawa ujawnienia archiwów IPN-owskich, jeśli chodzi o bliskiego współpracownika Jana Pawła II w Watykanie, ojca Konrada Keju, dominikanina. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy z Maciejem wtedy, kiedy przeglądaliśmy niektóre dokumenty związane z ojcem Hejmo, to Maciek zawsze mówił, chcę, żeby sprawa ojca Hejmo otworzyła w ogóle taką falę rozliczeń w polskim kościele. Tak się niestety nie stało. Maciek został bardzo ostro zaatakowany przez polskich dominikanów za podjęcie sprawy ojca Hejmo. Oskarżono go o nieprawdę, o to, że tak naprawdę ojciec Hejmo nie był nigdy agentem służby bezpieczeństwa i tak naprawdę w dużej mierze te marzenia Macieja, że to pójdzie dalej, się nie
się nie spełniły. Bardzo smutna historia. I oczywiście zgadzam się z panią i tutaj jestem w absolutnej zgodzie z Maćkiem, że jest to plama na, nie tylko na życiu Kościoła, ale w ogóle na polskim życiu publicznym, która ciągnie się nadal. I myślę, że tak naprawdę jest już za późno w tym momencie. To teraz to rozliczenie jest niemożliwe. To rozliczenie będzie miało charakter pokoleniowy, kiedy po prostu to pokolenie dawnych agentów odejdzie. Miejmy nadzieję, że Polacy jednak dowiedzą się prawdy o tym, co działo się w czasach PRL, kto współpracował, a kto nie. Chciałam, księże profesorze, jeszcze na chwilę przejść do wątku Komisji Trójstronnej. Wiemy, że ksiądz Maciej Zięba był jej członkiem. Wokół tej komisji jest wiele kontrowersji. Niektórzy przypisują jej chęć zawładnięcia światem. Jak fakt, że katolicki ksiądz należał do raczej lewicowej organizacji globalistycznej, był odbierany w zakonie dominikanów? Maciej, najwspanialszą cechą Macieja było to, że Maciej był naprawdę gotów rozmawiać ze wszystkimi. Był człowiekiem o niesłychanej inteligencji, niesłychanie błyskotliwym, niesłychanie inteligentnym, posiadającym bardzo dużą erudycję, ale też, co jest znacznie ważniejsze, był człowiekiem, który wierzył w to, że prawda sama się obroni, że prawdę trzeba mówić we wszystkich możliwych kontekstach i we wszystkich możliwych sytuacjach. I nierzadko właśnie taka postawa Macieja prowadziła go do, wprowadzała go w kłopoty. Znaczy Maciek spotykał się i rozmawiał ze wszystkimi. Przyjaźnił się z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Miał wielu przyjaciół w Platformie Obywatelskiej. Był tam cenionym człowiekiem, księdzem, zapraszanym na różnego rodzaju spotkania Platformy we Wrocławiu i nie tylko, ale był również ceniony w środowiskach prawicy. Jak wspomniałem, duża część młodej polskiej prawicy, no teraz w średnim wieku, wyszła spod ręki Macieja. Dotyczy to także ministrów, wiceministrów w obecnym rządzie. I myślę, że tak naprawdę ta cecha Macieja, której w jakiejś mierze nauczył się od swojego mistrza, od Jana Pawła II, doprowadziła go do tego gremium, o którym pani mówi. Maciej nigdy, kiedy rozmawialiśmy, Maciej nigdy specjalnie nie chwalił się tym uczestnictwem w tych gronach międzynarodowych. Nie dlatego, że coś zatajał, bo przed przyjaciółmi Maciej był bardzo szczery, ale dlatego, że to uczestnictwo dla Macieja miało znacznie mniejsze znaczenie, niż jego komentatorzy są skłonni przypisywać temu uczestnictwu, w sensie rządu światowego czy jakiegoś rządu dusz. I może ostatnia rzecz. Myślę, że naprawdę Maciej się nauczył tego pragnienia spotykania się ze wszystkimi zawsze od Jana Pawła II. Przypomnijmy, że Jan Paweł II był krytykowany za spotkanie z Yasirem Arafatem, za spotkanie z Pinochetem, za spotykanie się z różnymi bardzo dziwnymi osobami i w Watykanie, i podczas różnego rodzaju spotkań międzynarodowych. Natomiast myślę, że tak jak w przypadku Jana Pawła II, tak w przypadku Macieja, Głównym pragnieniem tej obecności na różnych forach było przekonanie, że człowiek żyjący Ewangelią i mówiący szczerze i prawdziwie o Ewangelii
będzie przemieniał innych. I zawsze tą Maćka podziwiałem, zawsze ta otwartość, której czasami się dziwiłem, bo jak mówię, spotykał się z wieloma ludźmi, z którymi ja miałbym duże opory, żeby spędzać czas, ale równocześnie to była jego bardzo, bardzo fascynująca część jego osobowości. Księże profesorze, w jednym z ostatnich wywiadów, którego udzielił magazynowi Viva ksiądz Maciej Zięba, mówił między innymi o sensie życia. Podkreślał, że to odróżnia nas od zwierząt, a bez poczucia sensu się rozsypujemy. Ksiądz Zięba wyznał, ludzie przychodzą do mnie i pytają o sens różnego typu. Gubią sens przez pandemię, przez śmierć kogoś bliskiego, brak pracy, przez chorobę, nowe wyzwania czy strach przed przyszłością. Takim osobom staram się pomóc odnaleźć sens. Przyjaźniliście się. Czy mógłby ksiądz profesor powiedzieć, wyjaśnić, co ksiądz Maciej Zięba mógł powiedzieć takim osobom, które straciły sens życia, szczególnie w trakcie pandemii? Maciek był bez wątpienia bardzo dzielną osobą. Pamiętam, że kiedy wspominał te swoje jeszcze lata studenckie, mówił, że pod jego domem we Wrocławiu, od kiedy zaangażował się w działalność Komitetu Obrony Robotników, pod jego domem 24 godziny na dobę stał samochód milicyjny, który zmieniał się mniej więcej co 12 godzin. Maciej był pilnowany na okrągło. Opowiadał, że kiedy chciał niepostrzeżenie wyjść z domu na jakieś spotkanie, musiał się wymykać, miał jakieś sposoby uciekania tym śledzącym go milicjantom. Kiedy wybuchł stan wojenny, Maciej był już w zakonie i wtedy też miał miejsce taka sytuacja, o której mało osób wie. Maciej wtedy chciał wystąpić z zakonu, bo po 31 grudnia 81 roku, dlatego że uważał, że to jest niesprawiedliwe, że jego przyjaciele są uwięzieni, a on jakby wygodnie mieszka w klasztorze. Na szczęście jego bracia, jego wówczas magister, ojciec Aleksander Hauke-Ligowski, przekonali go, że nie powinien tego robić, powinien zostać w zakonie. No i to jest, taki był Maciej, jakby był człowiekiem niezwykle dzielnym, znaczy nie bał się przeciwieństw, nie bał się walki. Miał zresztą w swoim życiu jeszcze przed zakonem mały epizod bokserski, kiedy trenował boks, o czym się kiedyś przekonałem podczas takiego boksowania się na żarty. Okazało się, że Maciej zna kilka sztuczek, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyły. Maciej był twardy, był dzielny i był twardy, ale równocześnie tak jak ludziom, którzy chcą zrobić coś ważnego w życiu, nie zostały mu oszczędzone cierpienia i bardzo poważne przeciwności. Maciej najpierw zniósł całe odium krytyki i także wrogości jako prowincjał polskich dominikanów, a także ktoś, kto miał jakiś pomysł na reformowanie polskiego kościoła wówczas w latach 90. i po roku 2000. Maciej był bardzo często krytykowany i atakowany przez bardzo różne gremia i z lewej i z prawej strony, i politycznej, i kościelnej, czy teologicznej. Potem ta próba w przypadku Macieja polegała na bardzo długim zmaganiu się z chorobą alkoholową, o czym Maciej również mówił publicznie. Chyba nie do końca udaną próbą.
przykład Maciej to był problem, który w jego życiu nieustannie powracał. No i wreszcie ta ostatnia próba to jest rak, to jest ta walka z chorobą nowotworową przy końcu jego życia. A więc z jednej strony niewątpliwie myślimy o człowieku, który odnosił niebywałe sukcesy. Był autorem tekstów do pielgrzymek papieskich, był bliskim współpracownikiem Jana Pawła II, był kimś, kto był często widziany na Watykanie. Jego książki ukazywały się w Polsce i za granicą. Był bardzo cenionym rozmówcą, wykładowcą, nieustannie zapraszanym na różnego rodzaju sympozja. Ale gdzieś też Maciek był osobą tragiczną. Nosił w sobie, płacił bardzo dużą cenę za swoją aktywność, za bardzo jasne opinie w kontrowersyjnych sprawach. I jak mówię, prowadził też wewnętrzną walkę, która, no taką walkę tragiczną, w której nie był jednoznacznym zwycięzcą. Księże profesorze, na koniec życia ksiądz Maciej Zieba mówił o sensie życia. Chciałam jeszcze zapytać, co ksiądz profesor uważa za taki najważniejszy sens życia, szczególnie w obliczu tragedii, które mogą cały czas nas spotykać, jak śmierć najbliższych. Nie ulega wątpliwości, że Maciej był człowiekiem bardzo szczerze oddanym Chrystusowi. I wielokrotnie podziwiałem, tak jak już wspomniałem, podziwiałem jego niesłychaną pracowitość, która go zużywała. Maciej cały czas praktycznie, jeśli tak mogę powiedzieć, no, pracował na pewnych rezerwach takich biologicznych. On cały czas w gruncie rzeczy, to też, tego się też nauczył od Jana Pawła II, cały czas był zmęczony, cały czas były przed nim jakieś ważne wyzwania, ale odpowiadając na pani pytanie, na pewno Maciej robił to nie dla kariery, nie dla nawet jakichś doraźnych celów politycznych. Maciek był człowiekiem, który bardzo poważnie przeżywał swoje kapłaństwo, bardzo poważnie, co również w nim podziwiałem, przeżywał swoją konsekrację zakonną i był szczerze oddany Chrystusowi. I wie pani, nie mogę dać innej odpowiedzi na pani pytanie, niż to, że Maciek bardzo wcześnie jako student we Wrocławiu odnalazł Chrystusa jako sens swojego życia i był tej miłości, mimo tych różnych przeciwieństw, mimo tych różnych walk w swoim życiu, także przegrany. Maciek był tej miłości wierny do końca swojego życia i wierzę, że Chrystus po jego śmierci czeka na niego i przyjmie go z otwartymi rękami. I oto ja i wszyscy polscy dominikanie się modlimy. Bardzo dziękuję za szczerą rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Jarosław Kupczak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Bardzo szczera i głęboka rozmowa z księdzem profesorem Jarosławem Kupczakiem. Myślę, że dzięki temu też mogliśmy bardziej poznać sylwetkę księdza doktora Macieja Zięby. Wątki duchowe przeplatają się z wątkami politycznymi, ale na koniec, kiedy zapytałam księdza profesora Kupczaka o sens życia w życiu doktora Macieja Zięby, wspomniał o osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, która zaczęła się już w trakcie
jego studiów. Chciałam ciebie zapytać, ty byłeś gorliwym katolikiem, kilka lat spędziłeś we wspólnotach katolickich, wcześniej byłeś ateistą, ale czy to jest częste, powszechne wśród katolickich księży, że mówią i żyją osobistą relacją z Jezusem Chrystusem? Tak, bardzo dziękuję księdzu profesorowi Kupczakowi za te takie jasne, dobitne słowa o tym fundamencie i jednocześnie sensie, bo myślę, że właśnie od tej decyzji znalezienia Chrystusa w czasie studenckim się wszystko zaczęło, jeśli chodzi o dalsze losy księdza doktora Zięby. Może z tego też wynika to, że tak łatwo się rozumiemy. Tu zresztą ksiądz Kupczak jest z podobnego, można powiedzieć, pokolenia. Stąd w poprzednim wywiadzie trochę rozmawialiśmy o pokoleniu JP2, że to jest ten sam, można powiedzieć, taki prąd duchowy tych lat 70., 80., w którymśmy się znaleźli. I stąd dość dobrze się rozumiemy, podobnie z księdzem też profesorem Kobylińskim. To też ta sama generacja, te same rzeczy przeżywaliśmy, podobne książkiśmy czytali wtedy. Stąd pomimo, że dzisiaj jesteśmy religijnie, powiedzmy, czy kościelnie po przeciwnych stronach barykady, to jeśli chodzi o rozumienie fundamentów, tu nie ma między nami wielkich różnic, dlatego też podzielam tutaj opinię księdza Kupczaka, że rzeczywiście możemy spotkać się w niebie, że tamta decyzja księdza, wtedy studenta fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim, chyba na Uniwersytecie, to było nie na Politechnice, ona przeważyła nie tylko o tej takiej doczesnej, można powiedzieć, karierze czy losach księdza Zięby, ale przeważyła, zdecydowała o jego wiecznym przeznaczeniu. Tu oczywiście pojawiłaby się różnica teologiczna, ale nie o różnicach dzisiaj będziemy rozmawiać, jeśli chodzi o modlitwę za zmarłych. To zostawmy sobie na jakiś inny czas, ale tu rzeczywiście odejście księdza doktora Zięby powinno być takim troszeczkę, można powiedzieć, dla nas tego pokolenia 50-60-latków. Ksiądz Zięba był troszeczkę starszy, ale niewiele. Takim troszeczkę kubłem zimnej wody, że już mało czasu nam zostało. Że mamy mało czasu do czego? Mało czasu do zrobienia tego, co trzeba, tak mówiąc, jeśli chodzi o dokończenie tego, co zaczęła Solidarność w Polsce. Ksiądz Zięba już nic nie zrobi. My jeszcze mamy jakiś czas, mówię tu do pokolenia swojego, księdza profesora Kobylińskiego, księdza profesora Kupczaka i wielu innych ludzi z tamtych czasów, którzy wtedy byliśmy młodzi, wtedy mieliśmy ideały, a potem one się tu zderzają z rzeczywistością. No i dzisiaj mamy już tylko 10 lat. Nie? Tu śmierć księdza Zięby niech będzie taką przestrogą, że albo coś zrobimy teraz, albo nie zrobimy tego już nigdy. Ksiądz doktor Maciej Zięba w sierpniu ubiegłego roku mówił: brak moralnego rozliczenia z PRL wprowadził nas w stan szarości i jeszcze odbije się czkawką. I tutaj rzeczywiście ksiądz Jarosław Kupczak trwa na swoim stanowisku, że to rozliczenie, szczególnie w polskim kościele, jest już niemożliwe, że trzeba czekać, aż to pokolenie odejdzie. Czy rzeczywiście jest tak, że mamy tylko czekać i sprawa sama się wyjaśni? Tradycyjnie się nie zgadzam tutaj z księdzem profesorem. Chyba bliżej mi do tej takiej no, można powiedzieć, takiego oczekiwania jednak, że to się stanie, które chyba do końca żywił ksiądz Zięba, że jednak trzeba to zrobić, że, nie, że to inaczej to będzie nam gniła ta rzeczywistość. Może kiedyś wymienimy poglądy na ten temat, że tu bardzo dziękuję księdzu profesorowi za rozszerzenie lustracji, bo oczywiście nie chodzi tylko o lustrację w ramach Kościoła rzymskokatolickiego,
Katolickiego, czy ogólnie kościołów, czy środowisk religijnych w Polsce. Chodzi o wszystkie środowiska. Tu ksiądz Kupczak wymienił uniwersytety, prawników, dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko wzajemnie powiązane obszary życia społecznego i nie da się zrobić oczyszczenia tylko w jednym z nich. Ale zostawmy ten temat lustracji, bo tu są jeszcze też bardzo ciekawe zadania na przyszłość. Takie sobie wypisałem dwa główne obszary. To jest ten patriotyzm jagielloński. To już wcześniej na niego zwracałem uwagę w tym wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Później troszeczkę u nas rozwinęliśmy ten temat. I druga rzecz, tu ksiądz profesor Kupczak to wprowadził, ten wątek, tego dokładnie nie śledziłem. Polska prawica chrześcijańska. Nie? To są dwa tematy, których myślę, że tu jeszcze możemy coś zrobić. Nie? Tu ksiądz dr Zięba mówił u nas w telewizji, że te ostatnie wybory i takie trochę spolaryzowanie społeczeństwa polskiego i podział na takie prawie, że dwa podobne obozy, ono służy partiom politycznym, ono służy przywódcom politycznym, czy tym politykom rządowo-sejmowym, ale absolutnie nie służy Polakom. Ksiądz dr Zięba na naszej antenie mówił, że coraz bardziej uczymy się myśleć, że my jesteśmy po dobrej stronie, a ci drudzy są nieludem. I ten temat myślenia wspólnotowego, że jest w tym w Polsce problem, podnoszą na przykład dziennikarz Tomasz Pietryga z Rzeczpospolitej, to akurat odnośnie celebrytów, którzy poszli po szczepionki poza kolejnością. I tu powstaje pytanie również, jeśli chodzi o spuściznę księdza doktora Macieja Zięby, co należy zrobić, od czego zacząć, żebyśmy znów stali się wspólnotą jako Polska, jako polskie społeczeństwo? Tutaj musimy sięgnąć do jakichś wzorców, żeby pokazać szczególnie młodemu pokoleniu, że można inaczej prowadzić życie społeczne czy życie polityczne. I tutaj pamiętam też twój wywiad z rzecznikiem Episkopatu, jezuitą, księdzem doktorem Gęsiakiem. On odwołał się do wzoru amerykańskiego. Powiedział, że tam po różnych stronach ulicy, różne kościoły, ludzie chodzą do różnych kościołów, a później budują razem rzeczywistość wspólną, nie? Ksiądz dr Zięba odwoływał się do Polski Jagiellonów. To myślę, że każdemu pokoleniu Polaków i z różnych stron opcji politycznej ten wzór powinien być jakiś bliski i przemawiający do wyobraźni. Co mamy tutaj jako dorobek myśli Jagiellonów? To jest Konfederacja Warszawska. To już jest końcówka, można powiedzieć, panowania Jagiellonów, rok 1573. I zobaczcie, ten dokument tu opieczętowany przez różne środowiska, różnych przedstawicieli, przeróżnych opcji, on się sprowadzał do dwóch rzeczy. Po pierwsze, zakaz dyskryminacji w Polsce ze względu na przekonania religijne. I druga rzecz, absolutny zakaz używania przemocy jakiejkolwiek w dyskusjach religijnych. Inaczej mówiąc, możemy się różnić, możemy się spierać, możemy się kłócić w obszarach religijnych, czyli co jest prawdą, czy tylko Pismo Święte, jak my mówimy, czy też tam jakieś kościelne tradycje, czy nauka, urząd nauczycielski kościoła i tak dalej. Możemy dyskutować ostro, ale nigdy nie wyciągniemy szabel przeciwko sobie i pomimo tych różnic religijnych będziemy budować przestrzeń wspólną, rzecz pospolitą. Nie? To jest polski dorobek i myślę, że to jest odpowiedź na te trudne pytania. Tylko kto w Polsce chce dzisiaj to jeszcze budować? Nie? Tutaj dodatkowa... Czy to w ogóle się komuś odpłaca? Tu dodatkowa myśl księdza doktora Zięby, że tylko wstrząs zmieni teraz Polaków. No to przecież ten wstrząs mamy. 30 tysięcy ofiar chińskiego koronawirusa. Państwo w dryfie. Zaraz się zaczną jeszcze problemy ekonomiczne, bankructwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki gnijący wstrząs, gnijący kryzys. Rozłożony na wiele miesięcy. Tak, nie taki, że spada bomba i teraz wszyscy, ojej, co zrobić. I myślę, że to jest ten wstrząs, który może zmienić. Ale myślę, że to jest coś, co powinno wreszcie przeorać, czy dotknąć do serc
dzisiaj Polaków, że musimy coś zrobić. Ja wiem, że Kościół katolicki będzie, delikatnie mówiąc, stracił na popularności, inni powiedzą, będzie upadał w Polsce, ale zawsze jakąś tam rolę jeszcze będzie odgrywał. Ja tu nie zamierzam, że tak powiem, dawać nadziei. Ja się będę przykładał, jeśli chodzi o ten obszar duchowy, do zwalczania Kościoła rzymskokatolickiego i jego kłamstw. Nie? To jest, że tak powiem, związane z tą samą decyzją, o której ksiądz profesor Kupczak mówił na Politechnice, tym razem krakowskiej, na Wydziale Mechanicznym, będąc też taką decyzję pójścia za Chrystusem podjąłem. Temu jestem wierny do dzisiaj i to oznacza dla mnie walkę z kłamstwami duchowymi Kościoła rzymskokatolickiego. To także oczywiście oznacza, bo nie tylko, jeszcze jest wiele innych aspektów. Także tu absolutnie nie zamierzam w żaden sposób zmieniać swojego postrzegania, jeśli chodzi o walkę o zbawienie Polaków. Ale oprócz tej sfery duchowej, rozumianej dość ściśle, jest sfera wspólnego życia. Możemy się różnić z katolikami, ja mogę się różnić z księdzem profesorem Kupczakiem, ale możemy coś razem zrobić w przestrzeni ciekawe wspólnej. Ciekawe zdanie o księdzu Ziębie. Miał mocny imperatyw tworzenia rzeczywistości, także też bardzo mu zależało na zmianie kształtu Polski. I tu dochodzę do ostatniego tego, można powiedzieć, testamentu księdza doktora Ziemby, czyli ta prawica, polska prawica chrześcijańska. On bardziej odbijał w lewo, nie? Był w tych takich kręgach liberalnych, dzisiaj gdzieś tam kojarzonych z Platformą Obywatelską, ja bardziej w prawo, Unia Polityki Realnej, PiS i te rzeczy. Ale to już z 10 lat temu powtarzałem ten postulat, że trzeba oderwać polską prawicę od klerykalizacji, od bezpośredniego takiego przywiązania do katolickiego ołtarza czy sutanny, no to już tam nazywaliśmy to wręcz tak, można powiedzieć, troszeczkę prowokacyjnie prawica laicka, nie? Bo wszyscy chcieli, żeby prawica była kościelna, a myśmy mówili, nie, prawica, jeśli ma wygrać w Polsce, jeśli ma być szerokim ruchem, jeśli wartości te prawicowe mają dotrzeć do mojego młodego pokolenia, to 10 lat temu o tym pisałem, także w Niezależnej, że trzeba je oderwać od sutanny. Ona ma mieć charakter uniwersalny, jeśli chodzi o wartości i żeby każdy, niezależnie czy jest z Kościoła katolickiego, czy ze środowisk biblijnych, czy z jakichś innych teraz środowisk, które rosną jak grzyby po deszczu, jakieś ateistyczne środowiska, jakieś może inne odwołania religijne, religie wschodu, nieważne, ale żeby wszyscy ci ludzie tak właśnie jak za czasów Jagiellonów, tak właśnie jak w czasach Konfederacji Warszawskiej potrafili się wspólnie spotkać, by budować wspólny dom, Polskę. To jest to dziedzictwo, tak jak ja rozumiem dziedzictwo księdza doktora Ziemby, czy całej Solidarności, albo można powiedzieć całej naszej historii. I mamy naprawdę niewiele czasu, żeby to zrobić. I to jest dobra puenta dzisiejszego programu. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział. Dziękuję Tobie, Państwu i jeszcze raz wielkie podziękowania dla księdza profesora Kupczaka za kolejną wizytę w naszej telewizji. Do zobaczenia.